Witajcie w kolejnym materiale z serii legendarnych łamigłówek. W poprzednich odcinkach pokonaliśmy nieco trudniejsze kostki, takie jak kostka 5x5, 6x6 czy chociażby Megaminx, dlatego dzisiaj weźmiemy na warsztat coś nieco łatwiejszego. I mimo tego, że będziemy musieli zamienić to w to, to wcale nie będzie tak trudno, jak mogłoby się wydawać. Ta niesamowita kostka z racji swoich właściwości nosi nazwę Mirror Blocks, co możemy spokojnie przetłumaczyć jako lustrzane klocki i ciężko nie zgodzić się z faktem, że ta nazwa doskonale do tej łamigłówki pasuje. Łamigłówka ta została wynaleziona w roku 2006 przez japońskiego konstruktora Hidetoshi Takejiego, który postanowił pokazać swoje dzieło ówczesnym speedcuberom. I jak się domyślacie, na dalszy rozwój wydarzeń nie trzeba było długo czekać, dlatego że już w 2008 roku kostka ta trafiła do masowej sprzedaży i stała się niezbędnym elementem każdej kostkowej kolekcji. Ja jestem Ruby Trener i dzisiaj wspólnie rozpracujemy kolejną legendę świata łamigłówek, kostkę Mirror Block. Na początku chciałbym podkreślić jednak dwie bardzo ważne informacje. Pierwszą z nich jest to, że do opanowania dzisiejszego kursu niezbędna jest umiejętność układania kostki Rubika, dlatego jeżeli jeszcze tego nie umiesz, zapraszam Cię do mojego kursu, do którego link znajdziesz gdzieś tutaj w opisie na dole. Natomiast drugą istotną sprawą jest to, że od czasu powstania Mirror Blocka powstało wiele jego wariacji, wiele jego odmian. Ja w dzisiejszym materiale skupię się na oryginalnej pierwszej wersji, której wszystkie warstwy różnią się od siebie grubością. Pozostałe odmiany układa się bardzo podobnie, ale zdarzają się takie, w których niektóre elementy są identyczne. Powstaje przez to nieco komplikacji, ale z dzisiejszym materiałem i wiedzą układania kostki Rubika myślę, że i z tymi odmianami sobie poradzicie. A teraz kostki w dłoń i lecimy do pierwszego kroku. Od razu na początku mam dla Was bardzo dobrą informację. Mimo swoich dziwacznych kształtów, mechanizm Mirror Blocka będzie działał dokładnie tak samo jak mechanizm klasycznej kostki Rubika. Z tą różnicą, że tutaj patrzyliśmy na kolory elementów, a tutaj będą nas interesowały kształty. I mimo tej różnicy, kolejność etapów z małym wyjątkiem będzie praktycznie taka sama jak na klasycznej kostce 3x3. Klasyczna kostka będzie nam dzisiaj towarzyszyła przez cały odcinek, ale sami zobaczycie, jak bardzo ułatwi nam to pracę. W pierwszym etapie układania zwykłej kostki układaliśmy cztery białe krawędzie, czyli myszy do sera. Następnie wszystkie te cztery białe elementy, cztery białe myszy trzeba było zaprowadzić do białego środka. Dzięki tym dwóm krokom mamy ułożony biały krzyż, który kolorystycznie pasuje do środków na bocznych ściankach. I dokładnie takim samym etapem zajmiemy się w początkowej fazie układania Mirror Blocka. No ale zaraz, skąd mamy wiedzieć, które klocki to narożniki, które to krawędzie, jak w tym wszystkim się połapać? No właśnie, w początkowej fazie układania Mirror Blocka to sprawia najwięcej problemów, więc na razie nauczmy się rozpoznawać elementy. Na każdej ścianie w samym środku znajduje się jeden kwadratowy element. Na każdej ścianie taki kwadracik jest, zobaczcie, w samym środku i to będą centry naszych kostek. Tak jak tutaj centry były kolorowe, mamy żółty, pomarańczowy czy niebieski, to tutaj wszystkie są wiadomo identyczne, ale mają różną wysokość. Będziemy je nazywać wieżowcami. No i tutaj na przykład zobaczcie, mamy środek, który jest bardzo wysoki, wystaje ponad wszystkie elementy i to właśnie będą wieżowce. Klocki, które przylegają bezpośrednio do wieżowców tutaj, to są krawędzie. Mamy jedną, tutaj druga i trzecia i czwarta. I tak oczywiście na każdej ścianie, tak? Tutaj krawędziami są te cztery elementy, a pozostałe, które znajdują się między krawędziami, na przykład między tymi dwoma krawędziami, znajduje się ten klocek. To oczywiście te cztery to są narożniki. I tak wygląda sytuacja na każdej ściance. Na przykład tutaj mamy środek, cztery krawędzie oraz tutaj bardzo duży jeden narożnik i nieco mniejsze po bokach. No dobra, dość tej teorii, zacznijmy od układania. Pierwszym etapem będzie znalezienie najwyższego wieżowca, czyli kwadracika, który najdalej odstaje od centrum kostki. No dobrze, zobaczcie, tutaj mamy bardzo wysoki wieżowiec, o, tak wygląda. No i teraz sprawdzamy, czy jest jakiś wyższy. No na przykład zobaczmy ten, porównajmy z tym, zobaczmy, który z tych wieżowców jest wyższy, który z nich odstaje dalej, zobaczcie, od tego kwadracika. Ten, to jest taka odległość, tak? Ten wieżowiec na tyle odstaje,
a ten dużo mniejsze. I myślę, że gołym okiem widzicie doskonale, że ten po lewej stronie jest dużo wyższy. No i właśnie w taki sposób musimy odnaleźć najwyższy. I taka mała wskazówka. Żaden klocek nigdy nie będzie wyższy od najwyższego wieżowca. Czyli tak jak zobaczcie, mamy tutaj ten, który wydaje się tutaj najwyższy. No teraz wystaje najdalej. No ale spróbujmy przekręcić kostką. Czy coś będzie wyższe? No ten klocek, zobaczcie, dorównuje mu wysokością, ale go nie przerasta. No to zobaczmy inny. Tutaj, o, mamy kolejne wysokie klocki, ale też żaden z nich nie jest wyższy. To jest taki drugi sposób znalezienia tego najwyższego środka. No i kiedy już macie ten najwyższy wieżowiec, zabieramy się za układanie krzyża. No i teraz, co to znaczy układanie krzyża na mirrorze? Musicie ułożyć cztery krawędzie, które będą miały dokładnie taką samą wysokość jak ten wieżowiec. Pierwsza już jest, zobaczcie, pierwszą sobie zrobiliśmy i teraz szukamy kolejnych bardzo długich, dużych krawędzi, które będzie można sobie tutaj ułożyć. No dobra, szukamy krawędzi. O, tu jest jakiś duży klocek, ale zaraz, to jest narożnik. Tu mamy bardzo fajną, dużą krawędź, ona dotyka środka, czyli to jest krawędź, tu jest jej długi bok. Spróbujmy dopasować ją do naszego górnego wieżowca. Jest, pasuje, zobaczcie, to jest ta sama wysokość, czyli już mamy dwie krawędzie. Szukamy następnego tak długiego klocka, tu jest narożnik, tu jest jakaś krawędź, zobaczcie, no niby jest niziutka, ale zaraz, to wygląda jakby leżało, jakby tutaj była ta górna część tego klocka. No dobra, no czyli co zrobić w takiej sytuacji? To jest bardzo podobny przypadek, a w zasadzie identyczny jak na klasycznej kostce. Aż wam pokażę. Mamy dokładnie taką samą sytuację, zobaczcie. Jest dwie krawędzie, już mamy zrobione. Kawałeczek płaskiego krzyża jest. I tu jest kolejny wysoki element, czyli centralnie przed nami. No i tak jak w kostce klasycznej, myszka wchodziła na trampolinę i wskakiwała do góry, to samo musimy zrobić tutaj, zobaczcie. Ten wysoki klocek przeskakuje na bok i wskakuje do góry. I w ten oto sposób sprawdzamy, zobaczcie, wszystkie są tak samo trzy wysokie, trzy krawędzie już są, szukamy następnej wysokiej krawędzi, który klocek będzie pasował. No trzeba będzie się tutaj troszkę nakombinować, no i nauczyć odróżniać narożniki od krawędzi. No tutaj mamy bardzo dużo dużych klocków, no ale chyba widzicie, że na przykład te trzy to są rogi, one nie dotykają środka, więc musimy je pominąć. Ale tutaj zobaczcie, mamy kolejny bardzo długi klocek, który znajduje się właśnie między kwadracikami, tak? Czyli to jest krawędź. No i teraz sprawdźmy. Szukamy, gdzie jest najmniejsza naklejka na tym klocku. On zawsze ma dwie, tak? Zawsze taka krawędzie mają dwie naklejki. To jest mniejsza naklejka w tym miejscu, czyli to ona musi trafić na górę. No tylko zaraz, jeżeli stąd wrzucę na górę, zobaczmy. No okej, pięknie nam tutaj pasuje, ale zepchnęliśmy poprzednią krawędź, czyli to jest dokładnie to samo co w kursie 3x3, czyli zanim to zrobimy, przesuwamy sobie, zwalniamy to miejsce i dopiero teraz możemy wepchnąć krzyż na górę. I w ten oto sposób, zobaczcie, mamy tutaj cztery klocki wokół najwyższego wieżowca, wszystkie są tej samej wysokości i pierwszy krzyżyk mamy gotowy. Ułożenie takiego krzyża na mirrorze wbrew pozorom może sprawić wam trochę trudności. Dlatego teraz bez pośpiechu przećwiczcie sobie to kilka razy i z ułożonymi krzyżami widzimy się po przerwie. Jestem przekonany, że część z was musiała się naprawdę ostro nakombinować, żeby ten krzyżyk sobie ułożyć, ale z drugiej strony pewnie większość z was powiedziałaby mi teraz, że to nie był żaden problem. Niezależnie jednak, w której grupie się znajdujecie, cieszę się, że krzyżyki mamy ułożone i możemy lecieć dalej. No dobrze, tak jak powiedziałem na początku, kolejność kroków będzie tutaj bardzo podobna do zwykłej kostki Rubika. Mamy zrobiony już krzyż, ale myślę, że część z was doskonale zauważyła i pamięta, że ten krzyż, jego boczki muszą pasować do środków. No i teraz, czy ten boczek pasuje do tego środka? Czy to jest ta sama wysokość? No ewidentnie nie. Na zwykłej kostce było to bardzo proste do rozpoznania, bo mieliśmy dopasować kolory i to było proste. No ale tutaj mamy kształty. I teraz, jeżeli
mamy tutaj taką krawędź i ona nie pasuje, jest nie ten sam poziom, to kręcimy górną ścianką, kręcimy naszym krzyżem i szukamy właściwego wieżowca dla tej krawędzi. Czy teraz jest dobrze? No nie, różnica poziomów jest jeszcze większa. Kręcimy dalej. Czy tu jest dobrze? No oczywiście nie, znowu widać, że ewidentnie nie pasuje. A teraz, no i zobaczcie, pięknie tutaj nam się teraz połączyło. W takiej sytuacji musimy złapać ten środek i krawędź i dwukrotnie zaprowadzić go na dół. Jest? Jest. Zostały nam jeszcze trzy krawędzie, które musimy zrobić dokładnie tak samo. O, tu mamy, zobaczcie, troszkę szczęścia, bo już jest ten sam poziom, pasuje, więc zabieramy to na dół. Raz, dwa, musi być tutaj ta krawędź. No dobra, następny. Teraz ten klocek. Tutaj widzimy, że nie pasuje. To nie jest ta sama wysokość. Ciężko jest to pokazać teraz, ale myślę, że widzicie doskonale, że tutaj różnica poziomów jest znaczna. Więc szukamy właściwego środka. I co? Pasuje? Pasuje. I znowu raz, dwa i ostatni klocek. Teraz dla tej krawędzi szukamy właściwego środka. No tu ewidentnie, zobaczcie, wystaje bardzo daleko, więc to nie jest jego miejsce. Przekręcam, już bliżej, ale w dalszym ciągu mamy tutaj taki ząbek. Lecimy dalej. O! I teraz ładnie nam się połączyły. To jest dokładnie ten poziom, jaki jest nam tutaj potrzebny, tak? No, czyli łapiemy go i raz, dwa. Obok naszego najwyższego wieżowca nie mamy już żadnych krawędzi. Zobaczmy zatem na dole, jak to wygląda. O, i tutaj mamy krawędzie wszystkie obok siebie, te wysokie. Pomiędzy nimi jest najmniejszy wieżowiec w tym momencie. I teraz te wszystkie cztery krawędzie jeszcze raz w taki sam sposób trzeba zaprowadzić na dół. Ale tym razem, zobaczcie, wszystkie już pasują, tak? Nie musimy niczego szukać, po prostu. Łapiemy i raz, dwa. Następna, teraz ta. Raz, dwa. Następny. Raz, dwa. I ostatni. Raz, dwa. I nagle w gąszczu tych wszystkich pokrzywionych klocków wyłania nam się na dole ładnie zrobiony krzyżyk, ale co najważniejsze, ten krzyżyk teraz pasuje do bocznych ścianek. I to jest właśnie najtrudniejszy etap tej kostki. Najwięcej wymaga od Was kombinowania, rozpoznawania elementów, no ale zaczyna nam się powoli, powoli wyłaniać schemat klasycznej kostki. Największym wyzwaniem, jakie Mirror Block stawia przed układaczem, jest zmiana patrzenia na łamigłówkę. W większości łamigłówek, jakimi się zajmujemy, patrzymy na kolory elementów, a tutaj jest odwrotnie. Tutaj interesują nas kształty oraz pasujące do siebie płaszczyzny. Jeżeli jesteście w stanie w taki sposób spojrzeć na tę łamigłówkę, to jestem przekonany, że po odrobinie treningu bez problemu poradzicie sobie z dwoma pierwszymi krokami. Skoro oglądacie dalej, rozumiem, że prawidłowe krzyże są już zrobione na Waszych mirrorach i możemy przejść dalej. Od tego momentu zaczyna się najfajniejszy etap układania tej łamigłówki, dlatego że każdy następny krok będzie dokładnie taki sam jak na klasycznej kostce Rubika. Lecimy dalej. No dobrze, krzyż mamy tutaj pięknie zrobiony i pamiętacie, co trzeba było zrobić po krzyżu na zwykłej kostce? Oczywiście wziąć go na dół i teraz koty, czyli narożniki. Szukamy białych narożników, sprawdzamy, jakie mają kolory, jakie były brzuszki, lecimy nad właściwe kolory, o, w ten sposób. No i teraz jedną z historyjek wkładamy kota do środka, na przykład z pukaniem w drzwi. Wychodzi mysz, kot ją łapie i w dół. Myślę, że wszyscy, którzy uczyliście się z mojego kursu, doskonale to pamiętacie. No właśnie, czyli teraz musimy ułożyć białe narożniki. Tylko zaraz, zaraz. Co tutaj jest białym narożnikiem? Jak rozpoznać koty? Jak się za to zabrać? No właśnie, znowu. Tutaj nie będą nas interesowały kolory, tu interesują nas kształty. No i teraz kotami są cztery największe klocki, jakie znajdziecie na kostce. Tutaj koty rządzą na tym osiedlu, to są największe łobuzy i musimy wszystkich ich tutaj zebrać. Najwygodniej będzie Wam zacząć teraz od największego klocka, jaki jest na kostce. No i chyba wszyscy widzimy teraz ten, zobaczcie, wielki klocek tutaj nam się wyłonił. I gdzie teraz włożyć tego kota? Nie dopasujemy go teraz do środków, bo wszystkie są identyczne. Teraz musicie sprawdzić od spodu, która z tych dziur w krzyżu jest największa. No zobaczcie, czy na przykład tu, między tymi dwoma centrami, ewidentnie ta dziurka jest dużo mniejsza niż na przykład ta wielka. Te dwie dziury, ta
i ta są trochę większe, no tu ewidentnie są mniejsze. Ale która według Was jest największa z tych czterech dziur? No myślę, że doskonale widzicie, że ta. I to właśnie tutaj musi trafić największy kot. No dobra, w takim razie wracamy na dół. Krzyż musi być na dole. Nasz kocur wielki podjeżdża nad tą wielką dziurę. No tak, ale teraz kolejny problem. Jak tego kota tutaj włożyć? Na zwykłej kostce patrzyliśmy na białą naklejkę na narożniku i to ona po przysunięciu na właściwe miejsce mówiła nam o tym, jak trzeba to złapać. Czy tak, czy na górze jest naklejka. To było dość proste, tak? Tutaj naszą białą naklejką jest najmniejszy element na tym narożniku. Najmniejsza naklejka, jaką znajdziecie, to jest wasz biały kolor, tak? No dobrze, w takim razie na tym narożniku, która z tych naklejek jest najmniejsza? No tutaj mamy taką długą, tu nie dość, że długa, to jeszcze wielka i szeroka, ale ta wydaje się chyba najmniejsza z tych trzech. No i to jest właśnie pyszczek naszego kota, to jest tak jakby biała naklejka, którą musimy tutaj na sam dół wsunąć. No i jak to się robiło? Białe patrzyło na was i historyjka jest dokładnie taka sama. Puk, 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 kot odjeżdża, wychodzi mysz, kot ją łapie i teraz w dół. I zobaczcie, idealnie pasuje nam ten klocek w to miejsce i teraz zaczyna nam się to powoli, powoli ładnie układać. No dobrze, łapiemy się za kolejnego kota, szukamy dużych narożników. No i na przykład, o, zobaczcie, tu jest narożnik, no ale jest malutki, to na pewno nie będzie kot. Szukamy kolejnych największych klocków na kostce. O, jest, jest następny wielki klocek, no to musi być kot. Ewidentnie największy spośród wszystkich, które teraz nam zostały. No dobra, w takim razie mamy kota i gdzie go na dole wsadzimy? Odwracamy i on do której dziury będzie pasował? No właśnie, czy tu, czy może jednak tutaj? No nie przedłużając, myślę, że widzimy, że ta dziura jest największa teraz, więc tu musi trafić ten kot. Odwracamy sobie, możecie sobie palcem przytrzymać to miejsce, żeby się nie zgubić. No i teraz nasz kot, zobaczcie, stoi już na tym miejscu właściwym. I znowu to samo, musimy znaleźć najmniejszą naklejkę na tym kocie, na tym narożniku. Tutaj jest wielka naklejka, tutaj bardzo wysoka, ale cienka, a na górze, zobaczcie, ewidentnie najmniejsza z tych trzech. Także mamy dokładnie taką sytuację, zobaczcie, mamy kota na górze i takiego kota możemy najprościej zrobić na przykład trzema cyklami. Raz, dwa, trzy. Jest kot na miejscu? Jest. W takim razie dokładnie to samo musimy powtórzyć teraz na naszym mirrorze. Kot stoi nad właściwym miejscem, tu jest jego biały kolor, a zatem bierzemy do prawej ręki i robimy trzy cykle. Tylko powoli. W górę, w lewo, w dół i w prawo. Tutaj bardzo łatwo jest się pomylić, ta kostka się rusza bardzo dziwnie, więc bądźcie tutaj ostrożni. Góra, lewo, dół i prawo i trzeci, ostatni cykl, góra, lewo, dół i prawo. I w ten oto sposób, zobaczcie, kolejny kot pięknie trafił na miejsce i dolna warstwa zaczyna nam się tutaj bardzo fajnie układać. No dobra, od razu lecimy do następnego kota, gdzie mamy jeszcze jakiś duży narożnik. Ten jest całkiem spory. No ale zaraz, a ten klocek nie jest większy? No może i jest trochę grubszy, ale zaraz. Przecież ten klocek dotyka jednego z wieżowców. To nie jest narożnik. Nas interesują tylko narożniki. Zdecydowanie tego kota warto teraz zrobić. No dobra, przypatrzmy mu się, spróbujmy tak jakby oszacować jego wielkość. I teraz do której dziury on będzie pasował? Do lewej czy do prawej? No właśnie, tutaj już takie proste to nie jest. Dość podobne te dziury są do siebie. Przysuńmy sobie tego kota bliżej. Dobra, gdzie on będzie pasował? No cóż, wydaje mi się, że do tej dziury bardziej będzie pasował. Ta jest nieco większa, szersza niż nasz kot. W takim razie spróbuję włożyć go tu. Ok, która naklejka jest najmniejsza na tym kocie? Oczywiście ta na górze. Teraz jest to bardzo wyraźne, czyli znowu chcemy go włożyć tutaj, bierzemy do prawej ręki i robimy trzy cykle. Góra, lewo, dół i prawo. Góra, lewo, dół i prawo. I trzeci cykl. Hop,
Jest kot na miejscu, dobrze tutaj rozpoznałem kształt. Pozostaje nam odnaleźć ostatniego, czwartego kota. No tutaj na górze żadnego dużego klocka nie mam, ale zobaczcie, mamy kota na dole. Jest duży narożnik schowany w tym miejscu i to jest dokładnie taka sama sytuacja jak teraz na tej kostce. Mamy kota tutaj schowanego i najmniejsza jego naklejka, zobaczcie, jest tu, po prawej stronie. To jest dokładnie to samo co tutaj. Tu mamy białe, no i w takiej sytuacji tutaj trzeba było wyciągnąć kota na górę jednym cyklem, góra, lewo, dół i prawo, no i teraz rozpoznać sytuację, wziąć pyszkiem do siebie i wrócić do historyjki z pukaniem w drzwi. I działa. To samo teraz zrobimy tutaj. Czyli najpierw cyklem wyjmiemy tego kota, weźmy sobie to do prawej ręki i robimy jeden cykl. Lewo, dół i prawo. Kot dalej znajduje się nad właściwą dziurą, w zasadzie ostatnią. No i gdzie jest teraz najmniejsza naklejka? Tu w tym miejscu. To jest najmniejsza naklejka na tej łamigłówce, więc bierzemy ją do siebie, tak? I teraz puk, puk. Kot dokładnie tym samym schematem, co na kostce zwykłej, wchodzi do dołu i naszym oczom ukazuje się pięknie zrobiona pierwsza warstwa, czyli najwyższy wieżowiec, najgrubsze krawędzie i największe narożniki. To jest właśnie pierwsza warstwa mirrora. Jak widzicie, nie trzeba się tutaj uczyć żadnych dodatkowych algorytmów. Wystarczy nam jedynie wiedza z układania klasycznej kostki Rubika oraz to, co wspomniałem wcześniej, czyli umiejętność szukania kształtów, a nie kolorów. Teraz wasza kolej na ułożenie pierwszej warstwy, czyli kotów na waszych mirrorach i pamiętajcie o starym polskim przysłowiu. Gdy się człowiek spieszy, tam się diabeł cieszy. I to przysłowie pasuje tutaj idealnie, dlatego że przez pośpiech na początku robicie najwięcej błędów. Także układamy spokojnie i złożonymi pierwszymi warstwami. Widzimy się po przerwie. Ułożenie pierwszej warstwy mirrora u zdecydowanej większości moich uczniów wystarczy do tego, aby resztę kostki ułożyli samodzielnie. To właśnie w tym momencie nasz mózg najłatwiej przestawia się na zmianę patrzenia z kolorów na kształty tej łamigłówki i nie zdziwię się, jeżeli już część z was spokojnie śmiga dalej. Nie zmienia to jednak faktu, że z przyjemnością pomogę wam odnaleźć poszczególne kroki kostki Rubika w następnych etapach mirrora. Lecimy dalej! Mamy pięknie zrobioną pierwszą warstwę i to jest dokładnie to samo, co mam tutaj na zwykłej kostce, tak? Pierwsza warstwa zrobiona. Jaki był kolejny etap? Oczywiście papugi. Papugi to były te klocki bez żółtej naklejki, pamiętacie, myślę, doskonale. Mamy tutaj papuszkę z pomarańczowym brzuchem, lecieliśmy na właściwe drzewo, a następnie historia z kotem. Doskonale powinniście to pamiętać, tak? Wkładamy do środka, hop. Papuga jest na miejscu. I teraz dokładnie to samo musimy zastosować na mirrorze. No tylko znowu pojawia się pytanie, które klocki to są papugi, którymi mamy się zająć? No i sytuacja jest dość fajna, bo znowu cztery największe, jakie zostały, to są nasze papugi. Także wcześniej rządziły koty, a teraz na tym osiedlu rządzą papugi. No więc szukamy największych klocków, jakie tylko są. No zobaczcie, no ewidentnie widzimy, tutaj jest taki fajny, duży klocek, dużo większy od pozostałych. No i to jest nasza papuga. Tak naprawdę zostały nam już tylko dwie grupy elementów, czyli te grubsze papugi, na przykład to. Tu jest też ewidentnie grubszy klocek, zobaczcie, od pozostałych, tak? To są papugi, o tutaj też. I te cieniutkie, cienkie, płaskie kostki. Mamy tu dla nich ksywkę, będziemy mówić na nich płaszczaki. To będą płaszczaki, a tutaj grubsze to są właśnie papugi. No i teraz szukamy takiej papugi i tak samo jak wcześniej, ona musi pasować tutaj, zobaczcie, do właściwego środka. Tu jest różnica, więc lecimy dalej. O! I teraz pięknie, nawet nam się tutaj błyszczy tak samo, jest dokładnie ten sam poziom, to jest właściwe drzewo dla naszej papugi. No i teraz, który z tych kotów, czy ten gigant, czy ten trochę mniejszy, który z nich chce zjeść naszą papugę? Ciężko jest to ocenić i tutaj takim sposobem na sprawdzenie jest na chwilę przechylenie tej krawędzi, najpierw w jedną, a potem w drugą stronę i sprawdźmy, w które miejsce ona będzie pasować. Najpierw przesunę ją na chwilę tu, czy ona tu będzie pasować, zobaczcie. No nie, no jest ząbek, ewidentnie nie jest to miejsce dla niej. To może w drugą stronę. O,
i zaraz pięknie widzimy, zobaczcie, i z tej strony ładnie tu będzie pasował. Więc to jest sposób na to, żeby sprawdzić, który z tych kotów chce ją zjeść. Oczywiście będzie to ten największy. I historyjka jest dokładnie ta sama, co na zwykłej kostce. Czyli papuga ucieka, wychodzi kot, papuga wraca i kot ją łapie. Hops. Zobaczcie, pięknie nam się tutaj połączyły. Odwracamy kostkę i znowu ta sama historyjka. Zwierzaki uciekają, mysz wychodzi, łapiemy i w dół. I zobaczcie, ładnie nam się tutaj ten klocek wpasował. Kolejna płaszczyzna gotowa. Zatem zabieramy się za następną papugę. No tutaj mamy, zobaczcie, płaszczaka. Tu też jakiś płaszczak. W takim razie, o, jest następny grubszy klocek i to będzie papuga. No dobra, szukamy właściwego drzewa dla niej. Tutaj no ewidentnie nie pasuje. To może tu. No tutaj jeszcze bardziej nie pasuje. A tu? Jest! Tutaj pięknie nam spasowało. No i teraz zadanie jest dość proste. Gdzie będzie ta papuga pasowała? Czy w lewo, czy w prawo? No z prawej strony mamy bardzo dużą dziurę. No ewidentnie będzie to lewa strona. Tutaj będzie fajnie pasowało. Więc ten kot chce ją zjeść. Zatem łapiemy do siebie i powtarzamy historyjkę z klasycznej kostki. Papuga ucieka, kot wychodzi, papuga wraca i kot ją łapie. Teraz mamy z lewej strony historyjkę, więc odwracamy tak i kot wchodzi z powrotem do środka. Hop. I zobaczcie, kolejna papuszka jest już na swoim miejscu, a zatem łapiemy się za następną. Nie ma co tutaj czekać. Praktycznie same płaszczaki zostały nam na górze, ale nie, jest jeden grubszy, zobaczcie. Mamy takiego tutaj trochę grubszego klocka. No to co? To nie jest jego drzewo. No zobaczcie, jak wystaje bardzo mocno. Więc idziemy dalej. Może tu? Tu też wystaje. A może tu? A tu za to jest za krótki, to nie jest jego drzewo, więc pozostaje nam ostatnie i to musi być jego drzewo. Zobaczcie, tego klocka już idealnie pasuje. No i to jest teraz bardzo wyraźna sytuacja, no z tej strony jest już zajęte, więc musi to być ta dziura, zatem ten kot chce zjeść naszą papugę. Jedziemy, hop, ten sam algorytm, odwracam. Ja dość szybko dzisiaj układam w tym kursie, tylko i wyłącznie dlatego, że to są dokładnie te same algorytmy, co w kostce. Znacie je już, więc no nie będziemy drugi raz uczyć algorytmów z kostki 3x3 na tej łamigłówce, tak? Dobra, lecimy dalej. Został nam ostatni. Na górze, zobaczcie, same płaszczaki. A tutaj jest, tu jest taki duży klocek w środku. No mamy źle włożony element. To jest dokładnie taka sama sytuacja jak tutaj, tak? Mamy źle włożoną krawędź, ona jest na swoim miejscu, ale jest obrócona. To samo mamy tu. To jest jej miejsce, no ale niestety jest przekręcona. No i co trzeba było zrobić w takiej sytuacji na zwykłej kostce? No zjeść dowolny żółty klocek. No może być nawet ten, tak? To ten klocek ucieka przed kotem, kot wychodzi i dokańczamy historyjkę, dzięki czemu żółta papuga jest w środku. No i teraz właściwa papuga wracała na miejsce i drugim razem już ładnie wchodziła nam do środka, tak? I to samo musimy teraz zrobić tutaj. Nasz kot musi zjeść jednego z płaszczaków. Bierzemy sobie, o, płaski klocek i teraz to ten płaski klocek boi się kota, ucieka, hop, wraca, kot go łapie, złapał płaszczaka, odwracamy i wkładamy do środka. Zobaczcie, płaszczak jest w środku, zatem nasza papuga gdzieś tu jest uwolniona, jest. Szukamy jej właściwego drzewa, pasuje, bierzemy do siebie, no i co? No drugi raz z prawej strony. Hop. Odwracamy. I dzięki temu wszystkie papugi są już na miejscach, wszystkie krawędzie są zrobione, zatem dwie warstwy mamy gotowe. Najtrudniejsza faza za nami, została nam już tylko ostatnia warstwa naszego mirrora. Podzielimy ją sobie na 4 kroki, a pierwszym z nich będzie ułożenie żółtego krzyża. Ale zaraz, czy na pewno żółtego? No właśnie. Zajmiemy się oczywiście krzyżem, ale kolor nie ma tu żadnego znaczenia. Tak jak już doskonale wiecie, tutaj musimy patrzeć na kształty. Zatem, jeżeli na zwykłej kostce mieliśmy żółty środek i wokół niego robiliśmy żółty krzyż, to jak przełożyć tę sytuację na mirrora? No cóż, musimy sprawdzić, jak wysoki jest ten wieżowiec na samym środku. Jest to najmniejszy wieżowiec na kostce. No i cóż, pozostałe klocki mają być tak samo wysokie, a w zasadzie niskie, jak
on. No zatem musimy zrobić płaski krzyż. Moi drodzy, czy któryś z tych klocków jest teraz tak samo płaski jak wieżowiec? Nie, tylko wieżowiec jest płaski, zatem macie kropeczkę. I co się robiło na kostce, kiedy mamy kropeczkę? Skręcaliśmy kierownicą w prawo, robiliśmy jeden cykl i powrót. Dzięki temu pojawiał nam się bucik. Zobaczmy, czy zadziała to tutaj. Skręcamy delikatnie. Jeden cykl, nie za szybko. I wracamy. No i zobaczcie, czy zmienił nam się płaski wzór na górze? Tak jest. Te dwie krawędzie są teraz tak samo jak wieżowiec najmniejszy, zatem mamy dokładnie taką samą sytuację. Ustawiamy L-kę w tą stronę, tutaj również płaska L-ka w tą stronę i jedziemy dalej. Skręcam, jeden cykl, wracam. Co mamy teraz płaskiego? No myślę, że doskonale to widzicie. Oczywiście minusik, tak? Jest minus, a zatem skręcam, jeden cykl, nie za szybko, bardzo łatwo jest się tutaj pomylić w cyklach i wracamy. I zobaczcie, wszystkie krawędzie, które były obok najmniejszego wieżowca, są teraz tak samo płaskie jak on i krzyż jest gotowy. Przed nami kolejny, szósty krok dzisiejszej przygody. Zabieramy się za układanie, a w zasadzie spłaszczanie narożników, czyli witam Was w dobrze Wam znanym warsztacie samochodowym. Lecimy! Krzyż mamy już zrobiony, zatem pora zabrać się za narożniki. W zwykłej kostce, w takiej sytuacji obracaliśmy ją do góry nogami, białym kolorem do góry, a następnie wybieraliśmy kolor, jaki chcemy mieć z przodu, na przykład pomarańczowy, i naprawialiśmy koła samochodu tu po prawej stronie. I jeżeli koło było żółte z prawej strony, to dwa cykle, raz, dwa, podjeżdżaliśmy dolną ścianką, i jeżeli żółty był z przodu, to cztery cykle. Raz, dwa, trzy, cztery. I w ten sposób naprawialiśmy wszystkie koła, a góra nam się nie psuła. Dokładnie to samo musimy zrobić tutaj. I znowu pojawia się dokładnie ten sam problem. Jak rozpoznać, ile cykli mam zrobić? No cóż, weźmy do góry nogami, bo tak trzeba trzymać kostkę. Będziemy naprawiali tu na dole po prawej stronie narożniki. I teraz naszym kołem, naszą żółtą naklejką jest największa naklejka na klocku. To ona decyduje o tym, ile musicie zrobić cykli. No zatem, moi drodzy, która naklejka z tych trzech jest największa? No myślę, że jest to oczywiste, że to będzie ta przodem do Was skierowana, czyli ile cykli? Oczywiście 4, ale bardzo Was tutaj uczulam, kostka będzie zmieniała kształt podczas tych cykli i można się pomylić, bo jest to po prostu niewygodne. Nie spieszcie się. W górę, w lewo, dół i prawo, jeden cykl zrobiony, góra, lewo, dół i prawo, drugi, lewo, dół i prawo, góra, lewo, dół i prawo. Cztery cykle zrobiłem i teraz jeżeli zgubicie orientację, zmienicie chwyt kostki, to już nic tego nie uratuje. Trzymajcie kostkę cały czas w tym samym chwycie. Zobaczcie, że ładnie nam się narożnik odwrócił. Teraz wsuwamy następny narożnik w to miejsce. Jest. I gdzie jest teraz największa naklejka na nim? Oczywiście z boku, czyli będą to dwa cykle. Góra, lewo, dół i prawo, góra, lewo, dół i prawo. I tak samo jak na zwykłej kostce, po sześciu cyklach ładnie nam się to wszystko naprawia, to samo stało się tutaj. Zobaczcie, dwa rogi już mamy fajnie płaskie, zatem lecimy z następnymi. Podsuwam następny. O, gdzie teraz jest największa naklejka na tym klocku? Z boku, tak jest, dwa cykle. Raz, dwa. Jest ułożone, podjeżdżamy następnym, no i myślę, że już doskonale widzicie, że będą to cztery cykle. Taka mała wskazówka, żeby nie pogubić się w cyklach, po każdym cyklu musi Wam się naprawić ten fragment, tak? Lewa górna strona, zobaczcie. Góra, lewo, dół i wracam. I znowu mam naprawione. I to jest taki punkt kontrolny, żeby się nie zgubić w cyklach. Góra, lewo, dół i prawo, góra, lewo, dół i prawo, lewo, dół i prawo. I w ten oto sposób wszystkie narożniki nam się spłaszczyły i mamy płaską całą górę naszego mirrora.
Podobnie jak w kostce 3x3, właśnie na etapie warsztatu samochodowego popełnia się najwięcej błędów. Wynikają one właśnie z błędnie robionych cykli, dlatego jeszcze raz, zwłaszcza na tej kostce, gdzie nie mamy kolorów, nie mamy punktów odniesienia, uczulam Was, abyście robili spokojnie cykle. Najczęstszym błędem jest niedokańczanie ostatniego cyklu. Zobaczcie, tu mamy naklejkę po prawej stronie, czyli muszę zrobić dwa cykle. Robimy góra, lewo, dół i prawo, góra, lewo, dół. I bardzo często właśnie zapominacie o tym ostatnim ruchu. I teraz, jeżeli bez tego ruchu podsuniecie następny i będziecie robili poprawnie te cykle, no bo trzeba zrobić 4 teraz, to każdy następny cykl będzie psuł Wam górną ścianę. I to jest jeden z najczęstszych błędów. Natomiast drugi bardzo częsty błąd jest taki, że po zrobieniu pierwszych cykli, raz, dwa, podsuwamy drugi element, ale zamiast przekręcić dolną ścianką, obracacie całą kostkę w ten sposób. No i okej, znowu zrobimy 4 cykle, ale niestety cała góra nam się pomiesza, bo zmieniliśmy chwyt kostki. Musimy dolną ścianką przekręcać zawsze i dopiero wówczas po zrobieniu prawidłowych cykli wszystko wróci nam na swoje miejsca i górna ścianka będzie pięknie zrobiona. No właśnie, kochani, cykle, cykle i jeszcze raz cykle. Niemal cały speedcubing oparty jest o cykle. Wszystkie łamigłówki, jakimi zajmowaliśmy się do tej pory, miały w sobie takie czy inne cykle. I to właśnie od poprawności ich układania zależy to, czy daną łamigłówkę będziecie w stanie rozwiązać. Dodatkowo łamigłówki są trochę jak matematyka. Wystarczy jeden malutki błąd, a końcowy wynik jest totalnie niepoprawny. Dlatego jeszcze raz uczulam Was, abyście układali spokojnie i dokładnie i ze spłaszczonymi górnymi ścianami widzimy się w kolejnym etapie. Przed nami dwa ostatnie etapy układania. Będzie to historyjka saneczkowa oraz rowerowa, dlatego bez zbędnego przedłużania zobaczmy, jak odnaleźć te historyjki w poplątanej ostatniej warstwie mirrorblocka. Górna ścianka jest już zrobiona, wszystko mamy pięknie płaskie, zatem przechodzimy do kolejnego kroku. Na zwykłej kostce w tym etapie musieliśmy znaleźć dwa takie same rogi obok siebie. Jest. Wziąć je do tyłu, tutaj w to miejsce i zrobić historyjkę saneczkową. Myślę, że pamiętacie. Napadało śniegu i jedziemy. Hop, wypadają, jedziemy dalej. Na dole śmiejemy się dwa razy. Wracamy po naszych kumpli. Wsiadają, razem zjeżdżacie na dół. Śmiejemy się dwa razy i do góry. I zobaczcie, w tym momencie na każdej ściance mamy dwa takie same rogi, możemy dopasować i rogi były zrobione. No dobra, tylko teraz jak przełożyć to na naszego mirrora? Które dwa rogi są takie same? No cóż, wiadomo, kolorów tutaj nie ma. Na mirrorze musimy znaleźć takie dwa rogi, które będą na tej samej wysokości, będą tak samo daleko odstawać od linii tutaj środka. Czy te dwa rogi, zobaczcie, są takie same? No absolutnie nie. No to może te dwa są takie same. No już bliżej, są blisko całkiem, ale dalej ten jest dużo wyższy niż ten. To może tutaj. Jest, zobaczcie, mamy idealnie tą samą linię i to są nasze dwa takie same rogi. Bierzemy je tutaj do tyłu i teraz wykonujemy dokładnie tą samą historyjkę. Napadało śniegu i teraz musicie bardzo ostrożnie układać, bo znowu kształty się bardzo mocno będą tutaj zmieniać. Jedziemy na dół. Wypadają, jedziemy na dół i na dole ha, ha. No i zobaczcie, jak to wygląda w tym momencie, masakra. No ale dobra, wracam po nich, wsiadają, razem zjeżdżamy na dół, na dole ha, ha i po udanej zabawie dwa razy do góry, raz, dwa. I zobaczcie, ładnie nam się z powrotem góra ułożyła i w zasadzie już widać, że cztery rogi fajnie do siebie pasują i da się je teraz dopasować na miejsce. I zobaczcie, wszystkie cztery rogi ładnie są ułożone. Wiem, że zdecydowana większość z Was doskonale pamięta, że może zajść taka sytuacja, gdzie nie będzie dwóch takich samych rogów. Wiem, że wiecie, jak sobie z tym poradzić, ale nie zaszkodzi sobie przypomnieć. Jeżeli nie ma nigdzie dwóch takich samych, wszędzie są różnice poziomów, to po prostu robimy sanki obojętnie na której stronie. Napadało śniegu, robimy tę historyjkę raz. I teraz robimy drugi raz, ale musimy znaleźć teraz dwa rogi, które na pewno się pojawią. Zobaczcie, tutaj też nie ma, tu też są różne. Jest, są dwa rogi, ja wiem, że pomiędzy nimi jest jeszcze jeden klocek, ale narożniki idealnie są na tej samej wysokości, więc bierzemy je do tyłu i historyjka saneczkowa jeszcze raz.
No i teraz już faktycznie narożniki górnej ścianki są ułożone i możemy przechodzić do kolejnego kroku. Narożniki ostatniej warstwy są już na swoich miejscach, zatem nie pozostaje nam nic innego, jak przenieść się do ostatniego kroku. Ale zanim to zrobimy, z góry dziękuję Wam za łapki w górę oraz za naciśnięcie tego czerwonego guzika gdzieś tam pod spodem. Nie ukrywam, że Wasze łapki, komentarze i subskrypcje kanału dają mi niezwykle wiele radości i motywacji do dalszej pracy. A teraz przenosimy się już do naszych mirrorów i dokończamy dzisiejsze zadanie. No i został nam ostatni etap układania, który również będzie zaczerpnięty całkowicie z klasycznej kostki 3x3. Co trzeba było zrobić w takiej sytuacji? Jest to oczywiście historyjka rowerkowa. W takiej sytuacji trzymamy ułożoną ścianką do siebie i tak jak pamiętacie, zjeżdżamy w dół, skręcamy w lewo. Znowu w dół, ale tym razem w prawo. W dół i drugi raz w prawo. I teraz ostatni zjazd w lewo. Naprawiamy nasz biały rowerek, przesuwamy go do prawej ręki i zjeżdżamy do końca. I to zamykało całą kostkę. I teraz spróbujmy przełożyć to na naszego mirrora. Szukamy zatem ułożonej ścianki bocznej. Tutaj jest dziura, tu wystaje za daleko, tu też jest za mało, ale za to tu mamy pięknie ułożoną całą ścianę, zobaczcie, tak? Więc trzymamy ją do siebie i robimy dokładnie tą samą historyjkę. Jadę w dół, skręcam w lewo. Jadę w dół, skręcam w prawo. Jadę w dół, drugi raz w prawo. Jadę w dół, skręcam w lewo. Naprawiam rower, biorę go do prawej ręki i zjeżdżam na sam dół. I przy odrobinie szczęścia to wystarczy, aby ułożyć naszego mirrora. Oczywiście nieprzypadkowo wspomniałem o szczęściu, bo może się okazać, że nie będziecie mieli żadnej ułożonej ścianki. Zobaczcie, że z każdej strony i tu mamy dziurę, tu brakuje, tu wystaje i tu wystaje. Na kostce zwykłej też taka sytuacja zachodziła. I co zrobić, kiedy nie mamy ułożonej ściany? Oczywiście musimy zrobić rowerek, obojętnie z której strony. Łapiemy do siebie boczną ściankę i robimy rower. Jadę w lewo, jadę w prawo, jadę w prawo, jadę w lewo. Naprawiam rower, przesuwam go do prawej ręki i zjeżdżam na dół. W tym momencie jeszcze kostka nie jest ułożona, ale na pewno jest przynajmniej jedna ścianka zrobiona. Zobaczmy, jest. No i teraz trzymamy tą ścianką i za drugim razem ta sama historia powinna zamknąć nam całą górną ściankę. Tak jest. I mirror ułożony, moi drodzy, i kolejna kostka pokonana. I tak oto dotarliśmy do końca dzisiejszego materiału. Tak jak Wam obiecałem, do ułożenia mirrora wystarczyła tylko wiedza z układania kostki 3x3 oraz nieco inne patrzenie na elementy samej kostki. Mirror Block jest kostką bardzo ładną i efektowną, co dodatkowo w połączeniu ze stosunkowo prostym sposobem jej układania sprawia, że każdy speedcuber powinien mieć ją w swojej kolekcji. Myślę, że liczba ułożonych mirror bloków w naszym kraju teraz znacząco wzrosła, a wspaniała pasja do łamigłówek rozszerza się z jeszcze większą mocą. Także moi drodzy, rozszerzajcie swoje kolekcje, rozwijajcie swoje umysły, a ja żegnam się dzisiaj z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym razem pokonamy następną legendarną łamigłówkę. Hej!